Mortal Kombat 11 to aktualny władca bijatyk na najważniejszych platformach. Jednak należy zauważyć, że swoją wysoką pozycję zawdzięcza poprzednim częściom serii, a szczególnie części 10. W 2015 wprowadziła uniwersum na nowy poziom brutalności, w którym zakochały się miliony osób. Wielu graczy wraca do dziesiątki czy to z sentymentu, czy też chęci ponownego obejrzenia bestialskich finisherów. Nawet jeśli możemy odtworzyć z pamięci wszystkie z krwawych zakończeń, proponujemy odpalić MK10 jeszcze raz, ale tym razem ze specjalnym modem do gry, który pozwala obić kilka ryjków niedostępnymi wcześniej postaciami. Radość zabijania w 10 Mortalu przywróci najnowsza wersja NPC mod. W MK10 jest do wyboru naprawdę dużo wojowników, jednak co byście powiedzieli na poszerzenie asortymentu o 4 nowych? NPC mod odblokuje takie klasyczne postacie jak Barakę, Sindel i Reina oraz debiutanta, diabolicznego Shinnoka. Ponieważ w menu nie przewidziano miejsca na dodatkowe postaci, odblokowanie nowych wymaga zastąpienia 4 strojów innych bohaterów: Raidena, Kenshiego, Kitany i Shinnoka. Na szczęście stracą oni tylko po jednym wyjściowym dresie, więc cena jest niewielka. Zanim zainstalujecie moda, musimy was uprzedzić o kilku rzeczach. Mod nie jest idealny, ponieważ większość postaci nie posiada ataków specjalnych. W menu pod paskiem życia nie zobaczymy nazwy bohaterów. Problemem może być też brak listy ruchów, lecz niewielkim kosztem czasu możemy samemu odkryć dostępne ciosy w trybie treningu, pojedynku lub wieżach. Nie przedłużając, zaprezentujemy wam, jak odblokować nowe postaci w menu i pokażemy pokrótce, do czego są zdolne w trakcie walki.
Chinook. Jeśli chcecie u siebie zainstalować moda, to spieszymy Was z pomocą.
wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji. Po pierwsze, udajemy się na stronę moddb.com. Stamtąd pobieramy plik z modem NPC Mod Updated V2. Następnie po wypakowaniu archiwum przechodzimy do folderu Files. Będziemy musieli skopiować modele postaci do folderu z naszą grą. W przypadku wersji Steam musimy odnaleźć folder Assets i tam po kolei skopiujemy i zamienimy wszystkie pliki z rozszerzeniem XXX. Na koniec musimy wrócić do naszego archiwum z modem i skopiować z folderu Integrity Cache folder Binary. Wklejamy go bezpośrednio do głównego folderu z grą. I na tym koniec. Lajkujcie i subskrybujcie kanał, a my w tym czasie sprawdzimy inne mody warte przegrania. Do usłyszenia.